Cześć, witajcie. Ponownie Kuba Janeczek. Dzisiaj na początek chcę Wam pokazać nową witrynę wejściową, która została niedawno zamontowana. Jest spawana na zamówienie, z ciepłych profili wypełnionych pianą, malowana proszkowo i ma podwójne szyby zespolone. Tylna część naszego budynku to teren, który zagospodarowaliśmy jako ogródki przynależne do mieszkań na parterze. Będą wydzielone z trawnikiem, małymi nasadzeniami i być może zmieszczą kilka krzesełek, stolik, leżak lub małego grilla. Poprzednim razem, gdy byliśmy na parterze, prace tutaj były jeszcze średnio zaawansowane. Dzisiaj jesteśmy już bardzo blisko końca, a to co wyróżnia te korytarze, to dużo pięknej, odkrytej cegły. Pewnie pamiętacie oryginalne balustrady przeznaczone do renowacji. Są już z powrotem, wypiaskowane, pomalowane proszkowo i czekają na drewnianą poręcz. Nie pokazywałem Wam wcześniej schodów na ostatnią kondygnację, ponieważ były drewniane, z nieciekawą balustradą. Sam nie byłem pewien do końca, jaki efekt osiągniemy po ich renowacji. Postanowiliśmy je oszlifować, zamontować nową balustradę, którą na wzór tej z poniższych kondygnacji wykuł prawdziwy kowal. No i efekt jest niesamowity. Zobaczcie sami. Również w łazienkach prace zbliżają się do końca. Są ułożone płytki, zamontowane drzwi i brakuje jedynie białego montażu. Na koniec chcę Wam pokazać miejsca, w których jeszcze nie byliśmy, a są ciekawe i niezwykle ważne dla funkcjonowania całego budynku. To pomieszczenia techniczne. Pierwsze z nich to węzeł cieplny, czyli miejsce, do którego dociera ciepło z sieci miejskiej, a następnie jest odpowiednio rozdzielane i dystrybuowane do mieszkań. Drugie to rozdzielnia elektryczna, czyli miejsce, gdzie znajdują się wszystkie liczniki elektryczne dla lokali i administracji oraz schodzi się o kablowanie monitoringu i internetu. Remont kamienicy zbliża się wielkimi krokami do końca. Następnym razem spotkamy się w budynku, który będzie wykończony i przygotowany do eksploatacji. Wtedy też zaczniemy wyposażać mieszkania, przygotowując je dla przyszłych lokatorów. Do zobaczenia.